kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na film Ulubieńcy. Wcześniej robiłam ulubieńców co miesiąc, ale teraz będą tacy ulubieńcy ostatnich miesięcy, więc nie będę robić ich co miesiąc. Raz, że nie kupuję już tyle kosmetyków, staram się powstrzymywać, po prostu wiecie, nie wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy na kosmetyki, ponieważ mam ich bardzo dużo i muszę skończyć to, co mam. Natomiast również łatwiej mi jest nagrać ulubieńców takich ostatnich miesięcy. Wtedy jestem pewna, że to są naprawdę moi ulubieńcy i używam ich od dłuższego czasu i naprawdę z czystym sercem mogę gorąco Wam polecić te kosmetyki, które tutaj dzisiaj mam dla Was przygotowane. I są to ulubieńcy, którzy po prostu, wiecie, otwierając szafkę z moimi kosmetykami, to są rzeczy, po które sięgam najchętniej, kosmetyki, które najbardziej lubię i kosmetyki, które na pewno wrócą do mojej kosmetyczki, jak tylko się skończą. Więc w sumie nie przedłużając, bo dzisiaj sobie jakieś takie loki zrobiłam, na prostownicy trochę ogarnęłam, tylko coś tutaj się prostuje, muszę sobie jakiś lakier, słuchajcie, kupić, żeby to dłużej się trzymało, ale chyba nie jest źle jak na pierwszy raz. Dobra, kochani, więc tak, może zacznę od takiej pielęgnacji twarzy. Jest to tonik i są to też takie płatki. To są takie dwa moje ulubione kosmetyki, jeżeli chodzi o przemywanie skóry twarzy. Pierwszy to jest Fresh Rose, to jest ta linia Fresh z Sephory. Jak widzicie, tutaj w środku są płatki róż. Powiem Wam, że nie miałam bardziej nawilżającego toniku, esencji. Tu pisze lotion, natomiast to jest takie, wiecie, bardzo płynne i ma formę takiej esencji toniku. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Mocno nawilża, bardzo głęboko nawilża. Dawno nie miałam kosmetyku, który tak ładnie właśnie nawilżałby moją skórę i jest to taki naprawdę widok gołym okiem. Zresztą ja wielokrotnie Wam mówię, że kosmetyki z różą, nie wiem, moja cera po prostu bardzo fajnie współgra z kosmetykami, które mają w swoim składzie róże i to się naprawdę mocno sprawdza i ten kosmetyk też Wam serdecznie polecam. Mam też tutaj krem właśnie z Fresh, to jest taki kremik, o. I kupiłam go, słuchajcie, kiedyś w Sephorze, w takim komplecie był krem, właśnie taki mniejszy rozmiar tego toniku, był chyba jeszcze żel pod prysznic, żel do mycia twarzy, pomadka, coś jeszcze, pomadkę użyłam kilka razy, słuchajcie, ona się rozjechała, także nie polecam w ogóle tych pomadek z Fresh, natomiast ten krem, a jeszcze maseczka, słuchajcie, była, też jest bardzo fajna, ale mam dzisiaj innego ulubieńca. Także naprawdę bardzo fajnie sprawdzają mi się te kosmetyki i są to moim zdaniem kosmetyki naprawdę godne polecenia. A wiem też od niektórych z Was, z którymi sobie też tutaj czasem piszę, rozmawiam, że też bardzo lubicie kosmetyki z różą. Słuchajcie, jakiegoś kłaka tutaj mam. Także naprawdę są super. Mam jeszcze takie serum z różą, ale to nie będę Wam tutaj dzisiaj pokazywać i nie będę się rozwodzić na ten temat, ale naprawdę tańsze, droższe kosmetyki, wszystko co jest z różą bardzo fajnie mi służy. Kolejnym takim nowym nabytkiem w dobrej cenie moim zdaniem to jest krem pod oczy Norel Dr. Wilsch. Ten krem nabyłam dlatego, że nie miałam pomysłu na jaki krem pod oczy miałabym ochotę. Skończyłam wtedy chyba ten mój krem z Clarins, który chyba kosztował dobrze ponad 200 zł, teraz on kosztuje ponad 300 zł i stwierdziłam, że chyba nie mam budżetu na taki krem i że zaryzykuję coś tańszego. I powiem Wam, że w pierwszym momencie pomyślałam sobie, bardzo fajny krem, bardzo ładnie nawilża okolice oczu, bardzo fajnie radzi sobie z cieniami pod oczami i też bardzo fajnie sobie radzi przy porannej pielęgnacji, budząc to oko, fajnie sobie radzi z opuchnięciami takimi porannymi. No i naprawdę fajny krem, myślę sobie, godny polecenia, godny tych 119 zł, ale jakby jeżeli chodzi o anti-aging, no to tak nie za bardzo sobie daje radę. Ale słuchajcie, to jest kosmetyk, który potrzebował więcej czasu, używam go już chyba, nie wiem, półtorej miesiąca, dzień w dzień, ponieważ nie mam innego kremu pod oczy i używam go rano i wieczorem. I powiem Wam, że tak ostatnio od ponad tygodnia, malując się tutaj, wiecie, nakładając korektor i tak dalej, zauważyłam, że ta moja skóra jest jakby taka rozprasowana tutaj w okolicach oczu. I tak jak mówiono, nie używam innego kremu, więc sprawcą jest ten krem. I powiem Wam, że jestem naprawdę zachwycona, bo naprawdę bardzo ładnie sobie tutaj
Teraz zaglądam, bo tutaj mam lusterko i bardziej się widzę. Bardzo fajnie sobie radzi tutaj z tymi okolicami oczu. Wiadomo, że no, nie wyprostuje, nie wyprasuje nam totalnie zmarszczek. Ja też uśmiechając się tutaj po prostu mam mocne zmarszczki mimiczne. Natomiast naprawdę jest godny polecenia. I jeszcze mam taką ochotę na ten krem brightening, rozświetlający. On jest takim żółto-pomarańczowym paskiem, dlatego że każda linia z Dr. Norel ma inny kolor tych pasków. Naprawdę bardzo fajny, niedrogi krem, któremu trzeba dać czas, szansę i powiem Wam, że finalnie uważam, że dużo ładniejsze efekty mam po tym kremie niż właśnie po Clarins za ponad 300 zł. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny krem i powiem Wam szczerze, że mam ochotę przyjrzeć się bliżej właśnie kosmetykom Norel Dr. Wish, bo jestem ciekawa też innych kremów, kosmetyków, toników, jakby sobie tutaj poradziły z moją twarzą, z moją skórą. Dobra, w sumie tak przeszłam, a mam tutaj jeszcze te płatki, które Wam zaraz na początku pokazałam i zapomniałam powiedzieć, cała ja. Słuchajcie, to są płatki z Nip & Fab, witamina C. Kiedyś miałam ten produkt w formie takiego toniku mgiełki w sprayu do twarzy, i w TK Maxie zobaczyłam coś takiego w płatkach. Ja, jak wiecie, rano nie myję twarzy bieżącą wodą, tylko przemywam właśnie tonikiem albo takimi płatkami. I te płatki po prostu sprawdzają mi się rewelacyjnie, ponieważ wiecie, chwila, moment, wyciągacie taki płatek z opakowania, już tutaj niewiele zostało, przemywacie skórę twarzy. One są też, te płatki, takie, nie wiem, czy to będzie widać tutaj, czy tam zajrzymy tak głęboko. One są jakby takie z wypustkami, takie porowate i one przy okazji powodują, że robi się taki, wiecie, minimalny peeling z samego rana tym płatkiem. Natomiast musicie uważać, ponieważ to jest dość skondensowane, skoncentrowana witamina C i one mogą Was podrażniać. Powiem Wam, że one nie ze wszystkimi kremami mi współgrają i niekiedy po prostu jest tak, że po przemyciu płatkiem twarzy i nałożeniu od razu jakiegoś innego produktu ona lubi się troszeczkę zaczerwienić. Nic złego się nie dzieje, za chwilę to przechodzi. No ale może takie podrażnienie nie wystąpić, natomiast naprawdę jestem bardzo zachwycona w ogóle tą marką i naprawdę jeżeli tylko będą znowu te płatki albo ten tonik mgiełka właśnie z tej serii z witaminą C, na pewno sobie kupię, one nie są drogie, ja chyba za te płatki dałam, nie mam tutaj już ceny, ale około 25-29 zł, także naprawdę fajna cena i ten właśnie ta forma tego, tej mgiełki też nie była podobnej cenie po prostu to było. Także naprawdę bardzo fajne, bardzo fajnie przeczyszcza rano skórę też, wiecie, po nocy, z nocnej pielęgnacji i nie mam z tym problemu, że nie myję po prostu twarzy pod bieżącą wodą. I bardzo fajnie sobie to radzi. Dobra, to. Kolejnym kremem, to już jest troszeczkę droższy krem, to jest Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus. Ja już Wam niejednokrotnie o tym kremie opowiadałam. Krem kosztuje, ja go kupiłam chyba za 359 zł w Sephorze w styczniu i używam go od początku lutego, więc mamy luty, marzec, kwiecień, maj. Mamy 4 miesiące i zobaczcie, mam tutaj jeszcze sporo tego kremu. Używam go codziennie na noc. Jest naprawdę bardzo wydajny. I powiem Wam, że lepszego kremu anti-aging i takiego kremu jakby z przeznaczeniem na noc nigdy nie miałam. Skóra wygląda promiennie, ewidentnie jest odmłodzona, jest taka moim zdaniem, wiecie, ten owal twarzy też jest taki poprawiony. Jest tutaj wszystko tak ładnie zliftingowane moim zdaniem. Wiecie, też używam tą mezoterapię bezigłową, którą dostałam z Skin Lovers i wydaje mi się, że właśnie ten duet fajniej sobie radzi, bo ten krem też wnika wtedy głębiej i wszystko lepiej wtedy działa. Fajne jest też to, że Estée Lauder pomyślał o skórze dojrzałej, która może być skórą tłustą i może być skórą suchą. Nie zawsze skóra dojrzała równa się skóra sucha i właśnie ten krem możecie kupić w dwóch wariantach, dedykowany do skóry suchej i dedykowany do skóry tłustej, mieszanej, więc myślę, że każda z nas sobie po prostu dopasuje to do swojej
Cery. Bardzo, bardzo fajny krem i uważam, szczerze Wam powiem, gdzie dla mnie 360 zł za krem to też jest sporo, ale uważam, że on jest wart tej kwoty i gorąco Wam polecam. Naprawdę jeden z fajniejszych produktów Estée Lauder jak dla mnie, ponieważ no miałam przyjemność, wiecie, testować różne. Wiadomo, że nie zawsze miałam właśnie krem tak długo, bo jak kupujecie te miniaturki albo mniejsze formaty, żeby sobie przetestować, to moim zdaniem to jest bardziej taki test na to, czy jakby nie podrażnia nam skóry, czy nie powoduje jakieś alergii, jakichś odczynów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że każdy kosmetyk potrzebuje czasu i czasem po 2 miesiącach dopiero widzimy efekt i to ten efekt jest taki naprawdę wow, jest spektakularnym efektem i jest długotrwałym efektem właśnie kosmetyku, który może być tańszy, jak na przykład ten Dr. Norel. Natomiast tutaj efekt był od razu widoczny, od razu byłam zachwycona efektem tego kremu, ale nic się nie zmieniło. To nie jest tak, że skóra się przyzwyczaiła i przestała reagować na ten produkt, tylko naprawdę ja widzę z tygodnia na tydzień, że ta moja skóra po prostu wygląda coraz lepiej. Jeżeli jeszcze chodzi, kochani, o pielęgnację skóry, to jak wiecie, ja jestem wielką też fanką kosmetyków, a zwłaszcza maseczek Dr. Yart Plus. I mam tutaj takie dwie maseczki w płachcie. Bardzo często te maseczki są dostępne w TK Maxie. Jedna jest taka bardziej witaminowa, druga taka bardziej wygładzająca, ale przede wszystkim te maski są mocno nawilżające, mocno nawadniające skórę. I powiem Wam, że chyba nie ma lepszej maseczki w płachcie, którą możecie sobie wykonać w domu i po prostu po ściągnięciu tej maseczki od razu widzicie taki efekt, jakbyście wyszły z salonu kosmetycznego po jakiejś fajnej pielęgnacyjnej masce. Naprawdę gorąco Wam polecam i nie wiem, ile kosztują w sumie w Sephorze te maseczki, czy one w ogóle są, wiem, że kiedyś były, bo mam takie szczęście, że zawsze trafię na nie w TK Maxie, od razu wtedy kupuję po 5, czy tam wiecie, po ileś z jak to się mówi? No, albo taką. I one w TK Maxie kosztowały 7,99. Także naprawdę, naprawdę bardzo fajne. I szczerze Wam powiem, że te maseczki zaczęłam wypróbowywać dzięki Wam. Polecałyście mi bardzo właśnie te maseczki z doktora Yarta. Kochani, jeżeli chodzi o taką pielęgnację już pod kątem wakacji, już mamy lato, już mamy coraz więcej słońca, więc musimy też dbać o swoją skórę twarzy, żeby raz, chronić swoją skórę przed promieniowaniem UV, UVB, czyli przed promieniowaniem słonecznym, aby, wiecie, skóra się nie postarzała, żeby nie porobiły się żadne nam przebarwienia, bądź nie pogłębiły przebarwienia, tak jak u mnie, ja te przebarwienia mam. No i niestety tak jest, że jak przychodzi słońce i jak się opalam, nawet przy dużym filtrze, no to gdzieś tam ta różnica między plamami posłonecznymi a resztą skóry jest coraz większa, ale wydaje mi się, że też troszeczkę tej zimy powalczyłam z tymi przebarwieniami, więc tym bardziej byłoby mi szkoda zaprzepaścić tą moją pielęgnację. I mam tu takich dwóch moich ostatnich ulubieńców. To jest ten krem z Mii. Tą 50 Wam już też pokazywałam niejednokrotnie. Bardzo fajny krem. I powiem Wam, że tak ostatnio go używałam jako też krem rano pod makijaż. I naprawdę bardzo fajnie trzyma się na nim makijaż. Delikatnie bieli zaraz przy nałożeniu, ale to za chwilę znika. Podkład się trzyma twarzy, nie spływa, bo wiecie, te wszystkie kremy z filtrem przeważnie są takie treściwe, gęste, tłuste, a ten taki nie jest. On jest taki nawilżający i naprawdę jest bardzo fajny. Nie jest drogi. Ja go kupiłam chyba na promocji w Rossmanie za niecałe 30 zł i jeden z fajniejszych kremów z filtrem, dlatego że w tamtym roku kupiłam sobie właśnie taki spray z Poreless i bazę. Ta baza też była bardzo fajna, no ale w tym roku kupiłam coś takiego i też jestem zadowolona, natomiast do tej pory nic takiego fajnego nie trafiłam, jeżeli chodzi o filtry, wiecie, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, wszystko albo zapychało, albo nie chroniło, wiecie, wyszłam 2 razy na słońce i wyglądałam, wiecie, cała byłam w ciapki, jakbym w ogóle nie nałożyła żadnego filtra. Także naprawdę nic godnego uwagi wcześniej nie trafiłam i bardzo lubię ten produkt, dlatego że jeżeli zapomnicie nałożyć krem z filtrem pod makijaż, możecie spokojnie sobie popsikać tym sprayem na twarz. Właśnie dzisiaj jest taki dzień, że po prostu zapomniałam. O, i psikacie sobie takim sprayem, nic się nie dzieje.
że tak powiem, nic nie spływa, w ogóle nie macie uczucia czegoś takiego, że psiknęliście czymś mokrym, tylko taką delikatną po prostu mgiełkę poczujecie na twarzy i to jest wszystko. Bardzo fajny produkt, możecie go kupić na stronie Poreless, czy tam wiadomo, na jakichś takich stronach z kosmetykami Poreless. Ja go kupiłam stacjonarnie w tamtym roku, on chyba kosztował, nie wiem, 110 zł? Coś takiego, już teraz nie pamiętam, ale naprawdę to jest taki mój must have, jeżeli chodzi o lato, wakacje, o opalanie, bo tak jak mówię, i możecie używać sobie to na plażę, i możecie sobie właśnie poobcikać na makijaż, tak jak ja teraz, i nie musicie się martwić teraz, że zapomnieliście nałożyć kremu z filtrem, a makijaż w pełni i co teraz? Także naprawdę fajny produkt. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, kochani, to bardzo jestem zadowolona z tego maluszka. To jest taka próbka olejku z Moroccan Oil i często go używam. Właściwie używam go po każdym suszeniu włosów. Wgniatam sobie go tak, wiecie, od spodu w końcówki, czy tam po długości, w zależności też jakie są włosy. Czy prostuję, czy tylko na szczotce, czy tak jak dzisiaj mam takie, wiecie, lekko pofalowane tą prostownicą, no to wtedy sobie właśnie nakładam ten produkt. Bardzo ładnie jakby te włosy wyglądają na takie zadbane, nie są takie spuszone, ale też nie macie takiego wrażenia, że czymś są oblepione te włosy i że one takie są, no że widać ten olejek na tych włosach. Niejednokrotnie pamiętam, kiedyś były takie olejki, nie pamiętam jak one się nazywały, Bio, coś takiego, już teraz nie pamiętam. To był taki absolutny hit, one były w takich malutkich opakowaniach, ale to była taka tragedia, że wiecie, włosy wyglądały ładnie, jak nałożyliście ten olejek, a jak spłukaliście, to te włosy były coraz gorsze, coraz bardziej suche i coraz bardziej spuszone. A ten produkt po prostu dba o nasze włosy. I właśnie mam w planach teraz kupić sobie szampon i odżywkę z tych produktów, z Moroccan Oil, i sobie też przetestować, wiecie, inne po prostu produkty pielęgnacyjne do włosów. I tak jeszcze przechodząc do kolorówki, to tutaj mam też takich moich absolutnych ulubieńców. To jest marka NAM. Powiem Wam, że to jest takie moje odkrycie ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o makijaż. Mam tutaj dwa podkłady. Jeden to jest taki podkład... moment. Tak, to jest taki naturalny podkład. On ma 90% składników naturalnych. I ten jest takim jakby kryjącym mocno podkładem. Ten już niby nie jest aż tak kryjący, ale powiem Wam, że obydwa są rewelacyjne. Bardzo fajny mają skład, jeżeli chodzi o, no, o zawartość w ogóle tych butelek, tak? Nic mi się nie dzieje, nic nie zapycha, gdzie mam mocne tendencje do zapychania. Także naprawdę fajne. Mają bardzo ładne kolory. To nie są takie, wiecie, kolory typowo drogeryjnych podkładów, tylko bym tutaj już zbliżyła w ogóle i kolorystykę, i opakowanie, które jest szklane. Ma też pompkę, także spokojnie. Ja najbardziej lubię właśnie produkty z pompką. Także spokojnie mogłabym je naprawdę porównać do kosmetyków, do podkładów, które kosztują grubo ponad 100 zł. A one kosztują normalnie, chyba w regularnej cenie około 59, a często są też na promocji. Także naprawdę polecam Wam te podkłady. A takim absolutnym hitem i nigdy, nigdy nie miałam nic lepszego, to jest ten korektor z NAM. Już go Wam pokazywałam w ostatnich vlogach, bo to jest po prostu totalny sztos. Dzisiaj go też mam nałożonego pod oczy, zobaczcie jak to pięknie wygląda. W ogóle nie widać takiego załamania tutaj doliny łez. Wszystko ładnie jest takie zblurowane, wręcz bym powiedziała. Wyglądam jakbym tu miał jakieś filtry włączone, a absolutnie nic takiego tutaj w aparacie nie mam włączonego. To jest... 100% naturalna ja. Ja mam go w kolorze 0C2N Naked. Jest to dość jasny, ale ja lubię taki jasny korektor pod oczy. Czasem sobie po prostu ewentualnie poprawię gdzieś tutaj jeszcze podkładem, przypudruję i wtedy idealnie to wygląda. Nie lubię jak jest ten korektor taki, wiecie, w kolorze tak naprawdę cery. Dużo lepiej wygląda to w moim przypadku, jak jest on sporo jaśniejszy. Super się trzyma, w ogóle nie wchodzi w załamania, nie ciastkuje się w żaden sposób po całym dniu, nawet jak jest naprawdę ciepło. Także no, ja Wam powiem, że mam też korektor pod oczy z Dioran, który jest takim bublem w porównaniu do tego, a tamten kosztuje prawie 200, to kosztuje chyba 39 zł. No jest to rewelacja. Fajne jest też to, że ma taką dużą gąbeczkę i naprawdę wystarczy, tak wiecie, po jednej kropeczce. Ja to po prostu potem gąbeczką sobie, wiecie, tak ładnie tutaj rozblenduję
i wygląda sztos. Jego, kochani, tacy ulubieńcy. Chyba już nic więcej nie miałam wam pokazać, ale naprawdę marka nam. Ja jestem w szoku, bo ja powiem wam, wielokrotnie miałam różne podkłady z Maybelline i Rimmel i też wam gdzieś tam po drodze tutaj, będąc na YouTube, niejednokrotnie też mówiłam, że są bardzo fajne drogeryjne podkłady, właśnie jak Maybelline, którego też bardzo, bardzo lubię, ale nam, powiem wam, że to jest taki hit, że mam nadzieję, że się nic nie zmieni, bo często tak jest, że są jakieś nowe produkty na rynku, wszystko jest fajnie i potem za jakiś czas są jakieś, wiecie, nowe opakowania, nowe składy i wszystko się sypie i to już nie jest to samo, co było. Dobra, kochani, widzicie? Tak jak do was mówię, to te loki się tutaj prostują. Także mam nadzieję, że wam tacy ulubieńcy też się podobali. Tak trochę na spontanie dzisiaj ten film. Także zostawcie łapkę, zostawcie też w komentarzu, ponieważ jestem bardzo ciekawa waszych ulubieńców. Więc jeżeli to nie jest dla was problem, zostawcie w komentarzu dwie rzeczy z waszych ulubieńców kosmetycznych. Możemy się umówić, że jeden to będzie ulubieniec, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry twarzy, a drugi ulubieniec to będzie coś z kolorówki. Jestem bardzo ciekawa i może coś chętnie przetestuję z waszych ulubieńców. Także trzymajcie się ciepło, kochani, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!